Cześć, Shulover. Dzisiaj będzie 25 faktów o mnie. I to jest filmik, do którego się zbierałam i nie mogłam się zebrać. I generalnie większość z Was to nawet nie wie, kim jestem, bo mnie tylko widzicie, jak gadam o butach. No to dzisiaj trochę o sobie powiem. Fakt numer jeden. Mam na imię Agnieszka. Agnieszka. I bardzo lubię moje imię. Bardzo jestem wdzięczna moim rodzicom, że dali mi takie fajne imię. Jeżeli chodzi o imiona, to nie dostałam drugiego imienia na chrzcie. Więc mam jeszcze trzecie imię z bierzmowania. Czyli mam pierwsze i trzecie imię. Fajnie, nie? I zawsze muszę się wszystkim tłumaczyć. Nie, ja nie mam drugiego imienia, ja mam trzecie imię. Ale jak to nie masz drugiego imienia? To drugie, co mówisz, to jest drugie. Nie, to jest trzecie. No i to moje trzecie imię z braku drugiego to jest Łucja. Urodziłam się 4 lipca, ale nie powiem, którego roku pańskiego. Nie powiem wam tego, ominę. To jest orwellowski, że tak powiem, data. Data orwellowska, więc część z Was pewnie się domyśli, ale anyway, 4 lipca się urodziłam i z czym się Wam kojarzy ta data? A, kojarzy się Wam z Dniem Niepodległości, pewnie niektórym amerykańskim Dniem Niepodległości i ja słyszałam, że na przykład miałabym komunikację miejską za darmo w Stanach Zjednoczonych, gdybym się tam urodziła, no ale urodziłam się tu. Urodziłam się. W dalszym ciągu, ciągle się rodzę. Urodziłam się w Krakowie. Jestem z urodzenia Krakusem, z życia jestem wszędobylska i kosmopolityczna, ale paręnaście lat temu wróciłam do Krakowa i znowu tutaj jestem. I to jest moje ukochane miejsce na ziemi. Uwielbiam Kraków, mimo tego paskudnego smogu, mimo tego, że ludzie się gniotą jak sardyny w komunikacji miejskiej, ja i tak uwielbiam Kraków. Oprócz Krakowa, drugie miejsce, w którym mogłam mieszkać, to jest Nowy Jork. To jest Nowy Jork, w którym kiedyś byłam i strasznie, strasznie mi się podobało. Tam by można też było mieszkać. Też byłoby fajnie, no ale zadowalam się Krakowem na razie. Jestem mamą prawie 5-letniego małego Zbira, który strasznie daje mi w kość. Ale jest przekolesiem, ma na imię Miłoszek. Aleksander to w ogóle miał być Aleksander, znaczy Miłosz to miał być w ogóle Aleksander, ale został Miłosz Aleksander, bo stwierdziłam, że jak mi będą zdrabniać dziecko Olek, to po prostu nogi powyrywam. No. Więc jest Miłosz. Bardzo fajny typ. Mały. Jestem w lesie, bo tutaj tylko mam zieleń. Wiecie dlaczego? Bo mi zawsze zdychają kwiatki. Ja potrafię zabić nawet kaktusy. Nawet takie kaktusy, które mają stać miesiącami. Nie jestem w stanie wyhodować kwiatków w żaden sposób. Wszystkie kwiatki, które miałam w życiu, po prostu po jakimś czasie, w szybszym zazwyczaj, nawet kaktusy, umierają. Koniec. Powiem Wam trochę o samochodach też. Znaczy o jednym właściwie. Moje wymarzone auto, i to jest kolejny fakt o mnie, takie wymarzone po prostu, to jest Mini Cooper. Dostałam kiedyś Resoraka i to jest mój jedyny kontakt z Mini Cooperem, jaki miałam do tej pory. Wódka. Nienawidzę wódki, słuchajcie. Nie cierpię właśnie im włosy. Wolę włosy od wódki. Nie cierpię wódki. Nie jestem w stanie nawet jej powąchać. Nie wiem, no wiem, że niektórzy lubią ją w ogóle, ale ja nie mogę. Nie mogę, to jest najgorszy alkohol na świecie. Jak ktoś mi mówi, nie wiem, napij się drinka czy coś, to ja po prostu jestem od razu taka... Never ever in my life. Nigdy nie proponujcie mi wódki. Kim ja jeszcze jestem? Jestem jeszcze straszną kociarą. Jestem tak tragiczną kociarą. Słuchajcie, ja od dziecka miałam koty. Pamiętam, jak byłam malutka, miałam kilka lat i jeździłam do dziadka na wieś, to zawsze dziadek rano mi do łóżka pod kołdrę przynosił małe koty. Bądź duże koty. Generalnie koty. I od tamtej pory zawsze mam koty, zawsze wszędzie są ze mną koty. I powiem koty jeszcze milion razy. Miałam takiego wspaniałego, cudownego kota, mieszankę kota ze żbikiem. Beniamin, słuchajcie, odszedł w tamtym roku w wieku lat 19. Był przecudownym, wielkim, kochanym kocurem. Została mi tylko jedna kotka, którą ukradli mi rodzice podstępem i nie chcą oddać. Moja kotka Sofia, którą wzięłam z Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Amicus z Krakowa, więc jakbyście chcieli brać kotki, pieski bądź inne zwierzątka, to jest najfajniejsza forma zdobywania przyjaciół. Po prostu... schroniska, takie towarzystwa, stamtąd możecie brać zwierzaki. Wiem, że to brzmi jak jakieś przekonywanie, akcja społeczna i tak dalej, ale naprawdę jestem wielką kociarą i wszystkim polecam koty. Wiem, że są ludzie, którzy wolą psy, wolą koty. Ja jestem po tej stronie kociarzy. Kolejny fakt o mnie. Teraz
popatrzcie na mnie przez chwilę i przejrzyjcie moje wszystkie filmiki i zgadnijcie, która część mnie jest najmniej ogarnięta. Pewnie ten, kto mnie ogląda zawsze, ten wie, może się domyślacie, może nie, ale włosy, ja jestem totalne Nemo, jeżeli chodzi o włosy. Wiecie, że ja dzisiaj je próbowałam zakręcić, zajęło mi to godzinę. No i patrzcie, jak wyglądam, wyglądają po prostu. Nigdy nie umiałam nic robić z włosami. Jedyne, co potrafiłam kiedyś zrobić, to kłosa sobie. Dwa po bokach. Boże, nie z tyłu głowy, bo jak z tyłu głowy, to nie jestem w stanie w ogóle sięgnąć. Także jedyne, co potrafię zrobić z włosami, to je umyć, uczesać i ewentualnie wysuszyć. Ale poprawię się dla was, żebyście mogli popatrzeć z większą przyjemnością na to, co mam na głowie od czasu do czasu. Fakty. Zawsze lubiłam śpiewać. Jak byłam w podstawówce, to miałam taką wieżę Iowa, takiej firmy, i brałam sobie na cały regulator, jak nie było rodziców w domu, włączałam Celine Dion, Edytę Górniak, włączałam Annę Marię Jopek i śpiewałam. Tak się darłam, że w końcu, jak poszłam do liceum, to koleżanka, która chodziła do takiej grupy solistów w Domu Kultury w Jarosławiu, bo chodziłam do plastyka w Jarosławiu, koleżanka powiedziała, żebym przyszła do nich pośpiewać, spróbować, może mnie przyjmą. No i tak sobie śpiewałam. I potem rzeczywiście śpiewałam. Nawet kiedyś od burmistrza Jarosławia dostałam za ciasną spódnicę w nagrodę, że tak ładnie zaśpiewałam na jakiejś imprezie plenerowej. Gdzie chodziłam do szkoły? Bo ja chodziłam do szkoły, to było dawno temu, ale chodziłam. Chodziłam, słuchajcie, do wspaniałego, cudownego w tamtych czasach, nie wiem jak jest teraz, bo to było miliony lat temu, do cudownego liceum plastycznego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Teraz to jest, inaczej się ta szkoła nazywa, Zespół Szkół Plastycznych chyba, czy coś takiego. W każdym razie to było moje cudowne liceum. Mieszkałam w internacie, poznałam tam mnóstwo fascynujących, kochanych ludzi, przyjaciółki i wspaniałych nauczycieli. Na przykład pana Tadeusza Stefanowskiego, moją wychowawczynię ukochaną z internatu, panią Halinę Paję i wiele innych bardzo kochanych i wspaniałych osób, także to był dla mnie świetny czas. A po liceum plastycznym stwierdziłam, że to był dla mnie świetny czas, a po liceum plastycznym stwierdziłam, że nie chcę być plastykiem. I poszłam na studia na UJ, na archeologię. A w międzyczasie studiowania archeologii stwierdziłam, że jednak chcę być plastykiem, a nawet konserwatorem zabytków, więc poszłam na konserwację zabytków na krakowskim ASP. No i zostałam konserwatorem zabytków i tak sobie jestem tym konserwatorem. To jest świetna praca, bardzo ją lubię. I jak wybieracie jakieś studia artystyczne, to mogę z czystym sumieniem polecić. Ja ci tylko polecam i chwalę. Lubię książki, bardzo lubię książki. Jak byłam młodsza, sporo młodsza, to cały czas praktycznie spędzałam na czytaniu książek. W siódmej klasie podstawówki przeczytałam na przykład całego Tolkiena i Silmarillion, którego do tej pory nie za bardzo. Teraz bym go nie tknęła, szczerze mówiąc, bo wtedy przeczytałam go, ale wydawał mi się taki strasznie ciężki. Ale anyway, mam taką książkę, nie wiem czy wy też tak macie, którą czytam raz na jakiś czas, na przykład raz na półtora roku, dwa lata, w kółko. Mimo że znam ją na pamięć. I to jest Błękitny zamek Lucy Mount Montgomery, tej od Ani z Zielonego Wzgórza. Błękitny zamek. Czytam go po prostu zawsze. Nie wiem dlaczego, jakąś mam obsesję. Oprócz tego uwielbiam Harry'ego Pottera. Uwielbiam Harry'ego Pottera. Całą serię to też chyba przeczytałam już z 5 razy. A jak byłam w liceum, to jeszcze powiem wam, co zrobiłam. Miałam glany, martensy. Martensy, glany to są, wiecie, jakie buty. To kiedyś były właśnie glany, różne firmy robiły, na przykład HD, ja chyba miałam właśnie HD. I żeby wybić się w jakiś sposób estetyczny z tłumu i jakoś sprostać swojemu poczuciu estetyki, już od najmłodszych lat mi się zaczęło, to wzięłam spray srebrny, taki do karoserii samochodowych mojego taty i całe te buty wysprayowałam i chodziłam po tym plastyku w takich srebrnych butach jak kosmitka. I oczywiście wszyscy mieli ze mnie straszną bekę, ale mi się to podobało. Także to były moje pierwsze do-it-yourself buty. Moją ukochaną wokalistką, którą odkryłam jeszcze w podstawówce, jest Tori Amos. Nie wiem, może część z was kojarzy. Byłam nawet na koncercie w Poznaniu lat temu, też bardzo dużo. Także Tori Amos, świetna babka, świetna kompozytorka, geniuszka. To jak ona zasuwa na dwóch, trzech klawiaturach w trakcie koncertu, jeszcze śpiewa, to jest po prostu rozkłada system. Kocham lato. Kocham lato, nie cierpię zimy. Sorry, muszę się przyznać, nie cierpię zimy. I
Ja się najlepiej czuję w temperaturach, jest 25 stopni i więcej, a w zimie najchętniej siedzę schowana w domu. W ogóle jak są takie mrozy minus 20, które mają podobno przyjść za parę dni, to ja staram się nie wychodzić z domu, jak nie muszę. Ale mam teraz emo i kurtkę, więc już jest lepiej, ale nienawidzę zimy. Uwielbiam bajki Disneya. Od dziecka uwielbiam bajki Disneya. Słuchajcie, jak byłam moją ulubioną bajką to w ogóle jest Mała Syrenka. Jak byłam takim małym dzieckiem jeszcze w przedszkolu, pamiętam to jak teraz, to ukradłam mamie taki błyszczący, błękitny materiał i chciałam sobie uszyć z niego taki ogon, jak miała Arielka. I też koncypowałam na przykład, jak wymalować muszelki takie na fioletowo, żeby sobie zrobić stanik. Także miałam taką fazę. Tak, uwielbiam bajki Disneya, zwłaszcza Syrenkę. Szulow się nie boi niczego. Szulow się nie boi niczego, oprócz pająków. Słuchajcie, nienawidzę pająków, po prostu boję się panicznie wstrętnych pajączorów i mam jakiś radar na nie, one do mnie przychodzą, dlatego że ja ich chyba nie cierpię, dlatego że się ich boję. I boję się ciemności, bardzo nie lubię jak jest ciemno, bardzo nie lubię jak mi nagle zgaśnie światło, zabraknie prądu i tak dalej, bo mam taką obsesję dziecinną. To każde dziecko tak ma, mi gdzieś tak zostało, że zaraz mnie chwyci jakiś potwór, dlatego też na przykład nie oglądam horrorów, bo się potem strasznie boję, nawet pod prysznicem, nawet jak obejrzę jakiś głupi, naprawdę głupi horror, to się boję. Słuchajcie, mam trzeszczące oko. Nie wiem, wszyscy zawsze się śmieją, część ludzi mówi, że to okropne, ale ja naprawdę mam trzeszczące oko. To był ostatni, tak. Do zobaczenia, pa.